Czerwiec, biegacze i murowana goślina. To może oznaczać tylko jedno. Deszczową niedzielę gościliśmy w murowanej goślinie zawodników, którzy uczestniczyli w 19 Mistrzostwach Polski weteranów w półmaratonie. Jest to najstarsza cykliczna impreza w naszym mieście. Odbywała się już po raz 34. Przez lata bieg zmieniał swój charakter i dystans. Obecnie od kilkunastu lat organizowany jest na dystansie półmaratonu. Jednak tegoroczny start i meta musiały zostać przeniesione. Podobnie jak w ubiegłym roku, także w tym roku musieliśmy zmienić trasę. W ubiegłym roku było to związane z pracami kanalizacyjnymi. Musieliśmy mieć atest trasy. W tym roku z uwagi na rewitalizację miasta start i metę musieliśmy przesunąć dalej. Było to na wysokości Biedronki. No i wiązało to się oczywiście z ponownym atestem. Tradycyjnie miejscem zbiórki była szkoła podstawowa na ulicy Szkolnej. To tu zawodnicy mieli swoje szatnie i to właśnie stąd wszyscy wyruszyli w uroczystej paradzie na start zawodów. Biegaczy jak zawsze poprowadziła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z murowanej gośliny. Pomimo deszczu frekwencja była dobra. Zgłoszonych było ponad 420 zawodników, natomiast wystartowało 358. Bieg ukończyło 353 zawodników. Myślę, że część zapisanych zawodników wystraszyła się tej pogody, która panowała w sobotę, natomiast w niedzielę pogoda bardzo sprzyjała zawodnikom, pobili rekordy życiowe, także był to dla nich bardzo udany start w murowanej goślinie. Bardzo fajnie mi się biegło, po prostu rewelacja. Dawno mi się tak nie biegło. Znaczy się wczoraj myślałam, że taka ta temperatura będzie dzisiaj, ale jak się obudziłam dzisiaj rano i zobaczyłam te chmury, mówię, będzie dobrze. Także jestem bardzo zadowolona, mega zadowolona. Uwielbiam deszczyki, co mi dzisiaj pomogło, bardzo mi pomogło. No tak, bo no każdy lubi coś, jeden lubi słońce, drugi deszczyk, ja lubię taką właśnie pogodkę. Nie będę ukrywał, wspaniale, pogoda nam dopisała, jak chodzi o biegaczy. Pogoda może nie pasuje, jak chodzi o widownię, ale ogólnie bieg wspaniały, organizacja wspaniała. Aby takie biegi i maratony w murowanej odbywały się częściej. Bardzo fajnie dzisiaj, nawet pogoda zapewniona. Jest schłodzenie na całej długości trasy, także wszystko pasuje. W trakcie trwania półmaratonu weteranów na mecie odbywały się zawody biegowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Czterokategoriowe, dziewczyny, gimnazjum, jedna kategoria, druga szkoły podstawowe, a tak samo chłopcy, gimnazjum i szkoły podstawowe. Wszyscy uczestnicy biegów uczniowskich otrzymali pamiątkowe medale. Natomiast na trasie półmaratonu trwała zacięta rywalizacja. Na zawodników czekały punkty z wodą i napojami izotonicznymi. Po godzinie i 14 minutach na mecie pojawił się pierwszy zawodnik. Przemysław Giżyński. W ubiegłym roku drugi, w tym roku pierwszy. Samotnie prowadził po pierwszej pętli i samotnie kończy tutaj swoje zmagania. Wśród pań najlepsza okazała się pani Dorota Krowicka z Wrocławia. Na zawodach nie zabrakło zawodników z murowanej gośliny, których z roku na rok przybywa. Dokładnie, ta ilość biegaczy zwiększa się z roku na rok. Na samym początku, pamiętam, startował tylko pan Roman Janowiak, który w tym roku startował w naszych biegach po raz 25, więc obchodził swój mały jubileusz. Bieg to zdrowie, a ja biegam już 25 raz tutaj. A zacząłem, ja skończyłem 40 rok, zawsze to był pierwszy bieg tutaj. Tutaj po prostu zacząłem biegać, murowanej. A to była 20 jeszcze wtedy, nie półmaraton. Liczba startujących zawodników z murowanej gościnie to oczywiście rekord. Startowały 43 osoby. Z tego można powiedzieć też nasz gośliński taki lokalny sukces. Pierwszy raz w historii mistrzostw na podium stanął właśnie zawodnik z murowanej gośliny. Był to pan Sebastian Kaproń z Rakowni. W przeszłości mieliśmy tylko dwa takie przypadki, ale dotyczyły one zawodniczek. Była to pani Mirosława Brąberek i później pani Katarzyna Maj-Adamek. No, Rakownia ma swój mocny team. Jesteśmy dość prężnie biegającą ekipą tu w okolicy. Także staramy się reprezentować tą gminę jak tylko możemy i dajemy z siebie wszystko. Na mecie pan Józef Brandenburg zdradził tajemnicę dobrego biegania. Dieta naleśnikowa. Wczoraj 6 naleśników, dzisiaj 2 naleśniki z rana i nawodnienie i noga życiowa. Godzina 23, 60-letni weteran. Na koniec burmistrz miasta i gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański, który objął honorowy patronat nad zawodami, oraz przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski i radny powiatu poznańskiego Stanisław Woźniak uhonorowali najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.